Siema wszystkim. Jak widzicie, jestem na środku pływającym na pięknej rzece Bug. Wybrałem się na 4 dni pływania, biwakowania i łowienia ryb. Czy to będą 4 dni, zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć. Oby były. Jest cudowna pogoda, zero ludzi, ale zbliżają się huragany. Dzisiaj rano wypłynąłem, jest piątek, to ostatni dzień takiej pogody. Już wietrzyk zaczyna się wzmagać, a ma wiać do 70 na godzinę. Najgorzej zacznie się pod wieczór, w nocy i jutro, pewnie tak do południa. Zobaczymy, jak ja to przetrwam w tym moim namiociku namiotowym, pontonowym, bo zamierzam spać na pontonie. Moje pierwsze pływanie na silniku na pontonie, także łapię doświadczenie. Ja tutaj przybiłem, żeby właśnie się z wami przywitać. Płynę zaraz dalej, pewnie gdzieś jakąś miejscówkę fajną znajdę i trochę połowimy, póki jest pogoda. A później obiad na jakiejś pięknej nadburzańskiej plaży. Postawiłem dach, jak widzicie, na czas robienia jedzenia. Tak jest najlepiej, bo nigdy nie wiadomo, co spadnie z nieba podczas robienia posiłku. No i wymodziłem szaszłyki. Zaraz odpalamy.
Wierzcie albo nie, ale zepsuła mi się jedyna zapalniczka Zippo. I zapalniczka to jest jedna z niewielu rzeczy, jakie miałem wziąć i zapomniałem. I nie mam ognia. Mam tylko krzesiwo. I teraz na tym wietrze będę musiał się męczyć z krzesiwem. Nie mam jakiejś konkretnej podpałki. Chyba będę musiał zapalić papier toaletowy, zobaczymy. Albo jakiś, nie wiem, czy mam wacik jakiś. No masakra, teraz się muszę męczyć z rozpaleniem ognia. Udało się jakimś cudem jeszcze raz korzystać z zapalniczki i działa. I podpaliłem. Zaoszczędziło mi to z godzinę. Myślę, albo z pół godziny pewnie. Zajebiście. Już myślałem, że się będę męczył z krzesiwem i z jakąś podpałką na tym wietrze. A naprawdę zaczyna coraz bardziej wiać. Ale jestem w domu. Jeszcze jak jechałem, to przed stacją mówiłem sobie, weź zapalniczkę. I nie wziąłem. Położyłem szaszłyki na żarze, bo tak szybko się spalają te patyczki na tym wietrze, że nic się nie robi. I o brykiecie też zapomniałem, chociaż myślałem o tym, żeby zabrać. Bo przewidziałem coś takiego. Co z tego, jak nie zabrałem? Wiatr się wzmaga. Przeniosłem się za trzcinki, bo nie dało się nic tam osiągnąć. Teraz położyłem sobie szaszłyki bez kratki. Rozpaliłem dodatkowo ogień, żeby się lepiej zrobiły, bo strasznie cienko się robiły na tym wietrze. Na tym mizernym żarze z tych patyczków suchych. No, teraz to jakby trochę na ogniu się zrobi. Mam te moje szaszyczki. Zapomniałem talerza. Czyli już talerza, brykietu i czego? I zapalniczki. I ścierki, żeby wytrzeć ten syf z podłogi, który się zbiera, jak się wchodzi i wychodzi. Szaszłyczki zacne wyszły. Coś tu ciemno. Paluchami, bo nie mam. Mam widelec, ale schowany głęboko, nie chcę mi się wyciągać. Może, o tak. Teraz to jest to. Ale dobre. Mięsko zrobione.
No i można przypłynąć w fajne miejsce. Wcześniej nie, bo po co? Kawałek dalej. Nic nie wieje. Jestem osłonięty tymi drzewami. Myślę, że będę tu spał. Nie będę robił kilometrów. I za wszelką cenę gnał przed siebie. Coś takiego mnie nie interesuje na tym wyjeździe, na tym wypadzie, a tylko relaksik. Tym bardziej, że naprawdę jutro, dzisiaj ten wiatr wieje 50 na godzinę, porywy do 55, a jutro do 90. Jak ja gdzieś się wystawię na ten wiatr centralnie, to nie wiem, czy mój ten namiot po pierwsze wytrzyma, jeżeli będę pod namiotem siedział. A poza tym, jak będzie tak wiało na wodzie, plus nurt, ja płynę teraz pod prąd cały czas, to będzie masakra. Tym bardziej, że nie mogę jeszcze pływać na maksymalnych obrotach. Docieram silnik na połowę manetki, także tak. Dobra, nie wiem, idę po wędkę, porzucam tutaj. Może coś złowię, chociaż zmiana pogody, burze, wiatry. Teraz jest strasznie ciepło, gorąco. Źle to wróży na ryby. No ale dla przyjemności porzucam. No więc nic się nie dzieje, żadnego brania. Poczekam, może później zaczną się chlapać. Na razie myślę nad tym, czy nocować na wodzie, czy na brzegu. Dlatego, że mają być w nocy te burze. No i chyba lepiej by było być na lądzie, nie? Są tam spece wśród moich widzów od elektryki. Jak piorun walnie w wodę, a ja będę na pontonie, to co się stanie? Teoretycznie na gumie jestem. Ale nie wiem. Wichury mają być ostre. Burze. Chyba wciągnę ponton na brzeg i będę na brzegu. No jeszcze pomyślę, zobaczymy. Bo na wodzie by było tyle lepiej, że można by jeszcze wieczorem połowić albo z samego rana wypuścić woblerka. No i jestem oddzielony bardziej, nie? Na razie się delektuję pogodą, jaka mi pozostała, bo kolejne dwa dni już pewnie takie nie będą. I może drewna pozbieram, bo może sobie ognisko rozpalę wieczorem, nie wiem. Woda ciepła, można się kąpać.
jakoś to muszę teraz wykombinować, bo chcę opuścić silnik. Tutaj. Tylko boję się, że będzie tu woda niestety. No ale zobaczymy. Czy woda w sensie, że będzie się piasek, że będzie właśnie trochę wody i będzie się piasek posuwał. Dlatego chcę opuścić silnik, żeby lepiej się dało zapiąć namiot. Bo jak jest tak pochylony do łódki, to no to wtedy trzeba w inny sposób go zapinać i jest trudniej trochę. I nie jest tak fajnie wszystko zamknięte. Zobaczymy. Jeszcze kopię, jeszcze nie ma wody. Dobra, spróbuję opuścić silnik. Chyba będzie mało. Być na pierwszym trymie, o. Też będzie git. Chyba. A jak nie, to jeszcze trochę podkopię. Jest ok. Po kolana jest. Siedzę sobie. Jakimś cudem jeszcze udaje mi się zapalić tą zapalniczkę. Po prostu kamień się skończył. Chyba już nie wiem, czy mówiłem wcześniej. Jak zwykle skleroza. I zachciało mi się znowu jakiegoś jedzenia z ognia. Nie planowałem tego. Ale w ogóle wiatru nie ma, nie wiem, cisza chyba przed burzą. Także jeszcze sobie rozpalę tutaj, ale zrobię sobie już kiełbasę na patyku. O. No, palisz się? Coś nie mrawo się pali. Bo się rozpaliło, dobrze. Komary strasznie gryzą. Kurde, setki ich tu latają. Nie wiem, co to znaczy, wiem, co to będzie, bo będzie dobrze, bo mam moskitierę. Później wam pokażę, jak ją montuję tam w pontonie. Jakaś ładna ryba się tu niedawno rzuciła, jakiś boleń. Ale ja oczywiście złożyłem już wędkę. Wolę się skupić na szamunku. No i tak. Suche to, znaczy nie ma drewna tutaj dobrego. Takie suchelce same, takie krótko się palą. Bo jakieś z rzeki, przy rzece leżące, mokre. Coś tam znalazłem, było lepiej niż na tamtej miejscówce, ale
ale słabo, bo to takie drewno lekkie, takie w ogóle nie. Nie tłuste. Myślę o tym jutrze, bo może tak być, że w ogóle stąd nie wypłynę przez cały dzień. Jak faktycznie będzie taki huragan. Jakieś alerty już dostałem. Chyba cały dzień o tym gadam, nie? Dzisiaj. No, wiem, ale kurde, myślę o tym po prostu cały czas. I mnie to też denerwuje, bo... bo akurat, kurde, w ten weekend, kiedy ja jadę, to musi być jakiś armagedon pogodowy. Zobaczymy. No, przysiadłem się, bo mi wiało, znaczy dymiło. Kiełbasa już dobra. Musztardka. Dobra. Mam białe kiełbachy. O, niech się robią. Musztardą eleganckie. Nie no, słuchajcie. Nie ma opcji, że wam tego nie pokażę. Musztarda. Tutaj nacisnąłem za mocno i dno pękło. I wystrzeliło mi na nogę. Ja nie wiem, ja chyba za dużo siły mam. Do kolekcji, do szprotek. Teraz musztarda. Proszę bardzo. Dobrze, że nie na spodnie. Muszę wam powiedzieć, że jakiś nie na żarty dzisiaj jestem. Musiałem trochę otworzyć, bo zaparowałem, komary wlatują. Zrobiłem sobie popcorn. I napój. Dobra. Jeszcze jakiś film by się przydał. Wasze zdrowie. Moje pierwsze pływanie na silniku, na pontonie. Nie, muszę tu zamknąć, bo mnie zjedzą. Jak jest zamknięte, to jest dobrze. Są chmary, po prostu chmary komarów.
No i cóż, fajnie, bo no, tutaj nurt bardzo silny. Nie spodziewałem się takiego nurtu w Bugu. Nie wiedziałem, że jest tak silny nurt. Jak wolno płynąłem miejscami, był taki jeden moment straszny, bo że jakieś były, coś w wodzie było, jakieś drzewa czy coś zwalone i chciałem to ominąć. I jakoś tak wolno płynąłem właśnie, żeby nie zahaczyć śrubą ani coś, ani nic. I normalnie do tyłu płynąłem. Nie, musiałem tak manetkę odkręcić, bo na takim wolnym, tak wolno nie dawał rady silnik i cały ponton się cofał. Taki był prąd. To była taka chwila strachu, bo prawie wpłynąłem na te zawady. No i drugi raz wpłynąłem na jakiś piach. Dnem czułem, że poszorowałem. Nie wiem, czy śruba zahaczyła. A tak to git. Jak się okazało, zapomniałem dziś sporo rzeczy. Przydatnych. A może i dobrze, mniej tego dziadostwa. Już w tej skrzyni mam tyle rzeczy, że jak chcę coś wyjąć, okazuje się, że jest na samym dole, muszę wszystko wyjąć, później wziąć tą rzecz, wszystko włożyć z powrotem, tak w kółko. Wcześniej obserwowałem ptaki, które latają nisko nad wodą i myślałem, że jedzą komary, muszki i tak dalej, ale okazało się, że jest to jętka majowa, ponieważ mam jej pełno tutaj pod namiotem, siedzi sobie na dachu. Mnóstwo jej tutaj jest, nie wiem, znaczy dostała się dołem pod tą szczeliną, która jest tutaj między namiotem a pontonem. Miałem wam pokazać moskitierę, jak sobie tutaj rozwieszam, ale chyba jej nie będę zakładał. W nocy ma wiać, pewnie rozgoni, rozwieje te wszystkie owady. Z drugiej strony i tak jestem cały w śpiworze, wystawiam tylko nos, więc no nie wiem, pewnie będę żałował jutro, że jej nie rozwiesiłem, ale może jutro ją rozwieszę, zobaczymy. Po prostu prawda jest taka, że sznurek, który muszę tutaj rozwinąć pod sufitem, żeby ją zawiesić, jest gdzieś tam w skrzyni na dole i mi się nie chce go wyjmować. No i coś jeszcze pewnie chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Ja już tutaj się wpasowałem, śpiworek rozłożony i tyle chyba ode mnie na dziś. Widzimy się zatem jutro. Zdam relację jak nucka i zobaczymy, co z jutrzejszym dniem. Trzymajcie się.